No i witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, mamy dzisiaj kolejnego nowego skina i tego skina będziecie mogli wygrać. Ja wam od razu powiem, co trzeba zrobić, zanim do tego przejdziemy. I tak, jestem na koncie Eweli, bo mam dla was pewną niespodziankę, ale to dowiecie się w dzisiejszym odcinku, bo ukrywam pewną bardzo ważną rzecz. I słuchajcie, dzisiaj robimy w ten sposób, że dzisiaj jest niedziela, także mam dla was przygotowane 700 miejsc do znajomych. Każdy, kto teraz wstanie i no uda mu się być pierwszym przed kimś, dodam go do znajomych. Oczywiście dodaję tylko i wyłącznie osoby, które wspierają mnie z kodem Ewela, słuchajcie, także wpisujcie kod Ewela do sklepu i jest 700 miejsc, także wstawajcie, odpalajcie kompa, wpisujcie kod, no i zapraszajcie mnie do znajomych. Kto pierwszy, ten lepszy. Miejsca dzisiaj są ograniczone do 700 osób. Dobra, jak widzicie po lewej stronie mamy nowego skina, ale zanim wam go pokażę, chciałem wam pokazać cały dzisiejszy sklep, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawostek. Dwie rzeczy były 270 dni temu i 153 dni temu. Na pewno się zastanawiacie, które to są, ale to wam zaraz pokażę. Słuchajcie, tego skina dzisiaj możecie wygrać. Wystarczy, że zgłosicie się teraz w komentarzu. Musicie napisać, chciałbym wygrać nowego skina świątecznego i napiszcie, ponieważ... I dzisiaj wybiorę najładniejszą jakąś wiadomość taką świąteczną. Dlaczego chcielibyście wygrać? Także postarajcie się. No i oczywiście, jak wiecie, kodzik Ewela w sklepie, trzeba zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. No i ja wam go za chwilę pokażę, ale zanim do tego przejdziemy, chcę wam pokazać dzisiaj cały dzisiejszy sklep. Dobra, mamy od samego początku, mamy, nie wiem jak czyta się to, czasem te angielskie nazwy są takie słabe, szczerze wam powiem. Ten skin, który widzicie teraz, był widziany w sklepie Fortnite'owym 72 dni temu. 72 dni temu, czyli wygląda na to, że 2 miesiące i wróciło coś razem z tym skinem. Na pewno się domyślacie, co wraca. No i mamy, dokładnie, mamy zbierak drivera. Podyskutujemy sobie jeszcze za chwilę na temat tego, że świąteczne skiny pojawiły się bardzo szybko. I czy to nie jest troszeczkę żart. Ale to za chwilkę. Mamy tutaj drivera. No i driver, jak wam mówiłem, on jest tylko i wyłącznie ze skinem tej tutaj babeczki. Czyli on też pojawił się 72 dni temu. Ja nagrywam bardzo długo sklep. Szczerze wam powiem, że już mam takie... roczną, jak to by powiedzieć, no, że nagrywam rok sklepy i tam była mała przerwa, no, ale znam się na tych skinach, uwierzcie mi, znam się na tych skinach. No i tak, co to jest za hot coś tam. O, to jest jeden, no myślcie, to jest jeden z tych, no bo do tego przejdziemy za chwilę. Przejdźmy do Recon Specjalisty, czyli, no, specjalistka survivalu bodajże, chyba tak. Dobra, no i co, ten skin był widziany, muszę sobie go szybko znaleźć, był widziany 25 dni temu, czyli on... No nie jest, on mi się kojarzy bardzo z Martyną. Pozdrawiam Martynę, wszyscy w komentarzach. Ona ma chyba tego skina, nawet nie wiem, czy nie wygrała mnie na odcinku. Tak mi się wydaje. To jest w ogóle skin z sezonu pierwszego. Który to był sezon? To jest sezon 8. No, każdy pamięta. Mamy to, co jest zawsze w sklepie i Star Power. Słuchajcie, tu jest mega taka ciekawostka. Star Power w sklepie. Chociaż to nie jest ten... Ej, to nie jest ten taniec, to nie jest ten... A nie, to jest ten, dobra. To jest ten taniec. Star Power był widoczny w sklepie 19-krotnie. 19 razy ten taniec był w sklepie. No przecież to jest chore. W ogóle tutaj jest jedna rzecz. Ta rzecz z pierwszego sezonu była w sklepie 45 razy. 45 razy był ten skin w sklepie. No ale dobra, przechodzimy dalej. To sobie ominiemy, bo to wam zaraz powiem. Living, no takie no, wiecie co to znaczy. Ja też wiem, ale nie będę tego czytał. Life is good. To jest bardzo fajny taniec, taki przyzwoity, szczerze wam powiem. I teraz zobaczmy, kiedy on był ostatnio w sklepie. Ten taniec był 153 dni temu w sklepie. I, czyli wychodzi jakieś 5 miesięcy, tak? 5 miesięcy, tak, 5 miesięcy i był 11 razy w sklepie. No, szczerze mam powiem, że ciekawie to wygląda. No i przejdźmy sobie do... W ogóle mamy taki set do pokazania, mam wam do pokazania, ale zanim do tego, no to idziemy do naszego tutaj hot... Nie każcie mi tego czytać.
słuchajcie, ta emotka była ostatnio, była tylko 11 razy, ale była ostatnio 270 dni temu, czyli można powiedzieć, że no jakieś 9 miesięcy temu ta emotka była ostatni raz w sklepie. To jest, można powiedzieć, taka OG emotka, tak szczerze wam powiem. OG emotka, dobra. Przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy w ogóle za set? To jest set z czarnego piątku i czarny piątek tutaj... A nie! To nie jest żaden set. To nie jest set. Ale oszuści! Przecież miały być sety. Ale jaja, to nie są sety. Domination set. Sezon 10. Jest tyle do wyboru. Zobaczmy, co tutaj mamy. Taki i taki. Szczerze nie polecam wam tego. Myślałem, że to jest jako set. No, ostatnio było to widoczne w sklepie 39 dni temu. 39 dni temu, czyli ponad miesiąc i to było w sklepie 5 razy. Dobra, ta skórka jest bardzo fajna. Tą skórkę bym wam polecał, ale mamy tutaj, zobaczcie, opresora. Opresor, mi się podoba ten plecak od niego. Zobaczcie, jak on w ogóle lata. On tak fajnie lata, tylko to, że się świeci, to mi się nie podoba jedynie, ale sam zamysł tego plecaka jest spoko. I tu też mamy style do niego, że jest taki i czerwony. I do tego gościa, jak sobie tutaj wyjdziemy, też mamy taki styl i taki. Napiszcie, jak ktoś ma opresora. No, ja raczej bym tego nie kupował. Przepraszam bardzo. No i co? To by było tyle. Lecimy teraz do tego, co pojawiło się wczoraj. To wam szybko przelecę, bo wiecie, że to było raz, wiecie, że to było wczoraj. I jeszcze co do opresora... A, to mówiłem, dobra, nieważne. Tutaj mamy z tego sezonu wszystko ze wczoraj. I teraz przechodzimy sobie do nowego. Specjalnie zostawiłem go na koniec, żeby go maksymalnie omówić i żeby już później wam nie przeciągać tego sklepu. Wolę jakoś wam tak to przedstawiać, tak jak teraz, że ten skin jest jednak na końcu i możemy popatrzeć na wszystkie jego takie elementy. Skin, po pierwsze, tak jak powiedziałem, możecie wygrać. Musicie w komentarzu napisać tak, swój nick, dlaczego chcecie wygrać. No i napiszcie jakąś bardzo fajną wiadomość. To w ogóle jest najlepszy plecak w grze moim zdaniem teraz. Napiszcie wiadomość w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i tak jak mówię, kod Evela w sklepie, a nawet jakbyście nie wygrali tego skina, to zapraszajcie mnie do znajomych, tak jak też mówiłem na początku. Ale no, tutaj jest mega, ale to mega dużo fajnych rzeczy. Po pierwsze, zobaczcie, jak mamy słabego skina w sklepie, bo no, ten skin jest tak, ma dużą głowę, to na pewno. Ja go oceniam takie 7 na 10 pod względem takim zimowym, nie ogólnym, 7, a nawet 8 na 10. Załóżmy 8 na 10. Tylko to jest tylko i na przestrzeni tych skinów świątecznych. Nie ze wszystkich, czyli załóżmy 8 na 10 do świątecznych, a 5 na 10 w porównaniu do wszystkich innych. Ale zawsze jak to Epic Games zrobi, jeśli jest w miarę taki kontrowersyjny skin, na przykład z taką dużą kulą, to często Epic Games postanawia sobie, że zrobi bardzo dobry plecak do tego skina. No i co się okazuje? Epic Games, zaraz wam ten plecak pokażę, postanowiło, że zrobi najlepszy świąteczny plecak i ja go chcę mieć, tylko muszę oszczędzać te fałdolce, ale to dowiecie się dzisiaj wieczorem na odcinku. I tutaj, zanim wam pokażę to, chciałem wam powiedzieć przedpremierowo, bo prawie nikt o tym nie wie, przedpremierowo w opisie macie linka do nowego świątecznego sklepu Rafy i Eweli. Macie tam podkoszulki, macie bluzy i macie kubki. Wchodźcie w pierwszy link w opisie, obczajajcie, zróbcie sobie prezent na święta. No, moim zdaniem grafiki są piękne, ale no to musicie zobaczyć, pierwszy link w opisie. To tak przedpremierowo, nie mówcie nikomu, bo dopiero ogłoszenie będzie dzisiaj wieczór też na odcinku, ale to... No wiecie o tym. Dobra. Przejdźmy do tego skina. I sam skin. Jak wygląda sam skin? Sam skin wygląda w ten sposób, że mamy tutaj zwykły ubiór Bambika, czyli te nasze tutaj, wiecie, te ochraniacze, te buty zwykłe. Czyli można powiedzieć, że to jest taki OG skin. Tu nawet mamy tą łatę, tak jak na zwykłym Bambiku. Te wszystkie pasy, granaty, tak samo tutaj. I co ciekawe, zobaczcie. Tutaj mamy szelki. I teraz przechodzimy do czegoś najlepszego, czyli do przodu tego skina. Ja może... Aha, nie da się zatańczyć z tym skinem, a szkoda. Bo nie wiem, czy widzicie... O, niech on stanie inaczej. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale tutaj mamy choinkę, no nie? Jest choinka. Pyk, 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 pyk. Tu są prezenty. I ta choinka to jest tak naprawdę lama. To jest lama, w sensie ta gwiazda to jakby była z lamy.
Ale za to choinka już tutaj w tej kuli szklanej u góry jest normalna, czyli nie ma czegoś takiego, że u góry jest lama, tylko jest w miarę normalna, sypie w niej śnieg. No i przejdźmy sobie do naszej tutaj bombki. Jak ta bombka w środku wygląda? Nie jest ona ani interakcyjna, nic ona nie robi, tylko i wyłącznie zobaczcie, jak świetnie wygląda ta choinka do tego skina, który wam tutaj pokazuję. Zobaczcie, jaka... No, to jest coś... Dla mnie to jest najpiękniejszy plecak świąteczny, jaki kiedykolwiek był do tej pory. Zobaczcie, mamy tutaj wbity zbierak w taki, no, wiecie, konar. W pień. Tutaj mamy taki ładny domek, taki, widzicie, taki czekoladkowy. No i zwykłą choineczkę, nie żadna choinka lamy czy coś. No i oczywiście padający śnieg. Moim zdaniem kozacki plecak i dla samej tej bombki... prawdopodobnie dzisiaj kupię tego skina. Napiszcie, czy to jest dobry pomysł. No i to by było na tyle. Słuchajcie, będą nowe skiny, będą dłuższe sklepy, będę wam bardziej omawiał te wszystkie nowości, będę wam mega dokładnie omawiał skiny, z których sezonów są. No i tutaj macie ankietę, czy chcecie takie dokładne omawianie tych sklepów. Ja mogę wam poświęcać czas, mimo tego, że jest druga w nocy. No bo słuchajcie, no lubię to robić, lubię po prostu nagrywać te sklepy i lubię szukać takich wiadomości, co, kiedy, z którego sezonu mamy akurat tutaj podane, ale ile razy, no wy tego nie wiecie, nikt tego nie wie, no wiedzą to niektóre osoby, które mają takie dane statystyczne, ja to wiem i mogę wam to wszystko przedstawiać. Jeśli tylko chcecie, naciśnijcie tak w ankiecie, a jeśli uważacie, że to nie jest dobry pomysł, to głosujcie w inny sposób. Dobra, to by było na tyle, bardzo wam dziękuję. No i tak jak mówię, zapraszajcie mnie do znajomych, kto pierwszy, ten lepszy. Na razie.